26 dzień października, czwartek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Będzie fizjoterapia w Bolesławieckim Szpitalu Powiatowym. Zatrudniliśmy już jedną z pani fizjoterapeutek. Czekamy na ofertę jeszcze jednego fizjoterapeuty, fizjoterapeutki, bo docelowo dwie osoby mają funkcjonować w ramach tej komórki organizacyjnej. Cmentarz komunalny przed Dniem Wszystkich Świętych. Jak co roku przed świętami Wszystkich Świętych przygotowujemy naszą nekropolię, która okazuje się, że już jest coraz większą nekropolią, ponieważ w styczniu, w lutym tego roku oddaliśmy nową część cmentarza, to ponad 2 hektary. Bolesławiecki szpital likwiduje oddział gastroenterologii, którego w praktyce nie było. W jego miejsce wprowadza zaś dział fizjoterapii z płatnymi zabiegami. Dyrektor szpitala uspokaja jednak, że w szpitalu działa wewnętrzna komórka fizjoterapii, tak zwana przyłóżkowa, która jest bezpłatna. Bolesławiecki szpital tworzy dział fizjoterapii. Ten miałby powstać w miejscu, gdzie dotychczas była apteka, która przestała działać po tym, jak nowa apteka powstała w pobliskim centrum handlowym. By utworzyć nowy dział, radni musieli się zgodzić na likwidację oddziału gastroenterologii, który widniał tylko w statucie, a w praktyce nigdy nie został utworzony. A więc nie było oddziału leczącego choroby układu pokarmowego. Nigdy tego nie było. To było tak, że tak powiem, na wszelki wypadek wprowadzone, a ponieważ to jest fikcja, w związku z tym doprowadzamy to do ładu. Szczegółowo na temat oddziału gastroenterologii, tego dlaczego nie zaczął funkcjonować, mówił na sesji dyrektor szpitala. Jeżeli chodzi o gastroenterologię, ten oddział został wpisany kilka lat temu z chwilą, kiedy poprzednie kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu obiecało nam, że rozpisze konkurs na grupę powiatów. No, bardzo chcieliśmy funkcjonować w ramach tego oddziału jako zespół opieki zdrowotnej. Aspirowaliśmy również, bo mamy poradnię gastroenterologiczną, prowadzimy od kilku lat program walki z nowotworem przewodu pokarmowego, finansowany z Ministerstwa Finansów, z Ministerstwa Zdrowia bezpośrednio. No i takim uzupełnieniem komplementarnym byłby na pewno ten pododdział w ramach chirurgii ogólnej funkcjonujący. No, z różnych przyczyn NFZ wycofał się z tej deklaracji. Wątpliwości radnych wzbudziła też informacja o likwidacji apteki na terenie szpitala. Właściciele postanowili zlikwidować działalność z tego względu, że powstało centrum handlowe nieopodal naszego budynku. I w tym centrum ulokowała się sieciowa apteka, która właściciele tej, która funkcjonuje na terenie zespołu opieki zdrowotnej, nie byli w stanie konkurować, pomimo że kilkukrotnie czynsz dzierżawny był im zmniejszany, bo nam też zależało, żeby pacjenci mieli dostęp do tej apteki. Różne działania marketingowe były prowadzone, wspomagające funkcjonowanie tej apteki, bo oprócz tego, że apteka funkcjonowała, to jeszcze mieliśmy konkretny z tego tytułu czynsz dzierżawny. No niestety, te działania po kilku próbach spaliły na panewce. Pomieszczenia po byłej aptece szpital zamierza przeznaczyć pod fizjoterapię. Na utworzenie działu szpital otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oczywiście to nie jest fizjoterapia stacjonarna, ale może będzie to zaczątek do rozwoju tej fizjoterapii. Zobaczymy, jak to się potoczy z tego tytułu, że robimy to bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo jak wiecie Państwo, na razie te kontrakty są zamrożone na jakikolwiek pomysł. Powstała sieć szpitali, ale jest to dobrej myśli. Jesteśmy w trakcie uruchamiania tego punktu. Zatrudniliśmy już jedną z pani fizjoterapeutek. Czekamy na ofertę jeszcze jednego fizjoterapeuty, fizjoterapeutki, bo docelowo dwie osoby mają funkcjonować w ramach tej komórki organizacyjnej. Niestety, mimo że fizjoterapię będzie prowadził szpital, to zabiegi tam będą płatne. Dyrektor uspokajał, w szpitalu działa wewnętrzna komórka fizjoterapii, tak zwana przyłóżkowa, która jest bezpłatna. Na dzień dzisiejszy będzie to kierowane, dedykowane przede wszystkim dla pacjentów, ale wszystkie zabiegi będą odpłatne. Jeszcze słowo wyjaśnienia. My oprócz tego posiadamy wewnętrzną komórkę fizjoterapii tak zwanej przyłóżkowej i ona jest realizowana w ramach kontraktu, żebyście Państwo mieli tą świadomość. Natomiast dodatkowym elementem jakby całego tego zespołu są teraz te miejsca pracy fizjoterapeutyczne, które będą świadczyły usługi również na zewnątrz, czyli w ramach takiego punktu komercyjnego również.
W dzisiejszej sesji uczestniczyła po raz pierwszy radna Jadwiga Bobek, na co dzień prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która znana jest m.in. z organizowania i wydawania mieszkańcom bolesławieckiego powiatu paczek żywnościowych w ramach unijnego programu wsparcia najuboższych. Jadwiga Bobek objęła mandat po zmarłym niedawno Dariuszu Kwaśniewskim. Radna uzyskała następny w kolejności wynik wyborczy na liście Komitetu Platformy Samorządowej. Na bolesławieckim cmentarzu komunalnym trwają intensywne przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. I nie chodzi tylko o ułatwienia dla rzesz odwiedzających w tych dniach cmentarz mieszkańców oraz przyjezdnych, ale również o jesienne porządki na tej nekropolii. To już ostatni rok, gdy cmentarzem komunalnym w Bolesławcu administruje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. W przyszłym roku zajmować się tym będzie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ale do końca komunalnicy trzymają nad nim pieczę i przygotowują miejską nekropolię do święta. Jak co roku przed świętami Wszystkich Świętych przygotowujemy naszą nekropolię, która okazuje się, że już jest coraz większą nekropolią, ponieważ w lutym tego roku oddaliśmy nową część cmentarza, to ponad 2 hektary. Tam będzie około 2000 miejsc do nowych pochówków, co powinno zabezpieczyć nasze potrzeby na kilkadziesiąt lat, 30-40 lat. W nadchodzących dniach prace porządkowe będą intensywnie prowadzone, ale klienci będą mogli też w pełni korzystać z usług, które są tu świadczone. Będzie można tutaj też załatwiać sprawy administracyjne i już 28 w sobotę pracujemy, w tą najbliższą sobotę, pracujemy od godziny 8 do godziny 16. Wjazd samochodów osobowych będzie mógł nastąpić w godzinach do 15.30 od 8. Osoby niepełnosprawne oczywiście mogą wjechać na cmentarz. W dniu 1 listopada pracujemy również od godziny 8 do godziny 16. Mam na myśli tutaj administrację cmentarza i kwiaciarnię. W świąteczną środę na cmentarzu odprawiona będzie o 13 msza święta. W tym czasie wjazd na cmentarz odbywał się będzie zgodnie z przepisami i ruchem kierować będzie policja i straż miejska. Kierowcy wjeżdżający na cmentarz proszeni są jednak o szczególną uwagę, bo na alejkach będzie wielu pieszych. Odwiedzający cmentarz zauważą z pewnością nowe kolumbaria. Nowe kolumbaria, te nasze starania i coraz więcej ich budowanych powodują, że coraz częściej i chętniej dysponenci grobów czy rezerwują sobie w niszach kolumbaria. Dlatego postawiliśmy aktualnie 4, ich koszt to około 100 tysięcy złotych. Będziemy sprzedawać po zakończeniu budowy od około grudnia lub w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. Na dzień dzisiejszy już mamy zarezerwowanych przynajmniej 15 podań i wniosków o wykup w kolumbarium tych miejsc. W tym czasie na cmentarzu działać będą też dodatkowe przenośne toalety. Nie będzie więc potrzeby tłoczenia się przy kaplicy, gdzie jest stała całoroczna toaleta. A teraz zapraszam Państwa na blok wiadomości w skrótowej postaci. Adam Pigulski i Maciej Racewicz z pracowni Brydża Sportowego Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonej przez Rolanda Lipika wywalczyli 2 złote medale na Mistrzostwach Młodzików Polskiego Związku Brydża Sportowego. Zawodnicy ci wygrali turniej drużynowy razem z 2 kolegami z klubu Olimpia Kraków oraz turniej par. Adam i Maciej są zawodnikami reprezentacji Polski do 15 lat w brydżu sportowym. W konkursie Straży Miejskiej z nami bezpieczniej reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 wygrała w kategorii czwartoklasistów, drużyna z czwórki wśród piątoklasistów, a z trójki w kategorii szóstoklasistów. Ponadto wyróżnienie za bezbłędne pokonanie rowerem trasy w miasteczku ruchu drogowego otrzymała Oliwia Gruszczak z czwórki. Prawie 70 ton azbestu usunięto w tym roku w Bolesławcu w ramach programu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Prace obejmowały demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usunięcie azbestu kosztowało ponad 35 tysięcy złotych, w tym 30 tysięcy to kwota dofinansowania.
początkiem roku podjęto działania zmierzające do nadania 23. Śląskiemu Pułkowi Artylerii nowego sztandaru. Zgodnie z tradycją sztandar jest fundowany. Bolesławiecki Pułk liczy na społeczeństwo ziemi bolesławieckiej i zgorzeleckiej. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru został prezydent Bolesławca. Powoli wpływają pierwsze datki od firm, organizacji i osób prywatnych. Ci, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę, mogą dokonywać wpłat na specjalny numer konta. W piątek w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł odbędzie się spotkanie, które zakończy projekt Ocalić od zapomnienia kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni. Wstęp na spotkanie za zaproszeniami. W jego trakcie odbędzie się projekcja reportażu Szymona Wasylowa i Emila Mazura. Muzycznie wzbogaci je natomiast zespół Zagajnik z Wykrot. Na niecodzienną wystawę zaprasza Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie. W tamtejszej sali konferencyjnej będzie prezentowana kolekcja porcelanowych lalek. Będą to lalki z prywatnych zbiorów Danuty Radzińskiej. Wernisaż odbędzie się 17 listopada o godzinie 17. Otwarciu wystawy będą towarzyszyć bajki i piosenki o lalkach. Pierwsze w Bolesławcu tak zwane aktywne przejście dla pieszych powstanie przy skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Spokojnej. Polega ono na automatycznym wzbudzaniu pulsujących świateł, gdy zbliża się do niego pieszy. Jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, to w innych miejscach miasta powstaną podobne przejścia. W tym roku wykonano już i nadal trwają prace przy wielu miejskich drogach. Najczęściej są to kompleksowe przebudowy, w wyniku których kolejne ulice zyskują bezpieczny i nowoczesny wizerunek. Ciągle też trwają prace koncepcyjne nad usprawnieniem ruchu w kolejnych miejscach Bolesławca. Pewną nowością będzie tu montaż aktywnej sygnalizacji świetlnej na jednym z przejść dla pieszych. Tysiąclecia w rejonie skrzyżowania z ulicą Spokojną. Na przejściu pojawią się czujniki wykrywające pieszych i sygnalizacja ostrzegawcza. Roboty zakończą się 31 października. System pulsujących świateł polega na tym, że wzbudzany jest tylko wtedy, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Dodatkowe światło pulsuje wtedy na pionowym znaku przejście dla pieszych oraz wzdłuż poziomego oznakowania przejścia. Jest to program pilotażowy. Możliwe, że po okresie pozytywnych testów zdecydujemy się na wdrożenie tego rozwiązania. Takie aktywne sygnalizacje będą więc mogły powstać w innych częściach miasta, a szczególnie tam, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń i niebezpiecznych sytuacji. Miasto zabiega też o utworzenie nowych rond, które powinny usprawnić ruch. Jedno z nich miałoby powstać na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Dolne Młyny. To miejsce jest i niebezpieczne, dochodziło tu wielokrotnie do wypadków, i uciążliwe w ruchu dla pojazdów wyjeżdżających z Dolnych Młynów. Drugie rondo miałoby natomiast powstać na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego i Modłowej. Tutaj również jest i niebezpiecznie, i uciążliwie. A dodatkowym argumentem na budowę tu ronda jest to, że w przyszłości na rogu Modłowej i Cieszkowskiego ma być wybudowana nowa komenda policji. Dla pojazdów policyjnych ważne więc będzie możliwie łatwe włączanie się do ruchu. Są też plany kolejnej zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Bohaterów Getta przy budynku Sądu Rejonowego. Jeśli chodzi o ulicę Grunwaldzką, też rozmawialiśmy z panem starostą. Na przyszły rok starostwo planuje zmianę systemu skrzyżowania, czyli ulicą Grunwaldzką, jeśli będziemy dojeżdżać do ulicy Tamka, czyli w stronę ulicy Stasica będziemy jechać do skrzyżowania. Starostwo chce stworzyć trzeci pas. Znaczy w zasadzie czwarty, bo jeden jest w jedną stronę i ten dojazd od strony ulicy, od strony Młodzieżowego Domu Kultury, powiedzmy sobie tak, a będzie trzypasmowy. Zatem każdy z kierunków jazdy w lewo, na wprost i na prawo byłby rozdzielony. W tym miejscu tworzą się obecnie zatory, szczególnie w kierunkach na wprost i w prawo. To zaś powoduje, że długa kolejka pojazdów na Grunwaldzkiej tamuje też ruch z ulicy Sądowej. Dodatkowy pas powstałby poprzez wejście w część chodnika. Quizy językowe, skecze, konkurs z karaoke, konkurs tańca, sporo śmiechu i dużo dobrej zabawy. Tak Wioletta Juchaniuk zrecenzowała to, co działo się w środę w Zespole Szkół Budowlanych. A okazją był obchodzony tam Dzień Języków Obcych.
To nie był dzień jak co dzień. Środa w Zespole Szkół Budowlanych stała pod hasłem dobrej zabawy, a wszystko z okazji obchodzonego w szkole Dnia Języków Obcych. Młodzież pod okiem nauczycieli przygotowała z tej okazji sporo atrakcji. Były skecze, podczas których uczniowie mogli się wykazać nie tylko znajomością języków, ale też sceniczną kreatywnością. Do wspólnej zabawy szkoła zaprosiła stacjonujących w Bolesławcu amerykańskich żołnierzy, którzy przygotowali krótką prezentację na temat swoich rodzinnych stron, swojej jednostki i zainteresowań. Wzięli też udział w potyczkach językowych, musieli odczytać napisane po polsku wyrazy i odgadnąć ich znaczenie. Jest, ścieżka, dobrze, very good. Zaprosiliśmy grupę żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu i razem wspólnie uczymy się języka angielskiego, a Amerykanie języka polskiego. No muszę przyznać, że troszkę im sprawia tutaj trudność niektóre wyrazy. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs karaoke, w którym prezentowały się poszczególne klasy. Wprawdzie młodzież uczy się w szkole języka angielskiego i niemieckiego, ale w konkursie karaoke zmierzyła się też z piosenkami po hiszpańsku, francusku, włosku i w wielu innych językach. Do udziału w zabawie udało się namówić także żołnierzy. Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół Budowlanych to już tradycja, obchodzony jest od lat i co roku do udziału w zabawie zapraszani są goście specjalni. Zapraszamy gości z różnych krajów. W tym roku wykorzystaliśmy, że Amerykanie stacjonują u nas. W poprzednim roku byli to obywatele niemieccy. Goście z Niemiec w tym roku mogliby spróbować przysmaków tradycyjnych dla swojej kuchni. Także Francuzi mieliby w czym wybierać. Staraliśmy się tak właśnie odwzorować te wszystkie potrawy, jak to we Francji. Z przysmakami z ciasta francuskiego konkurowały włoskie pasty i pizze. Uczniowie nie kryli zadowolenia z tego nietypowego dnia w szkole. Można nie tylko się dobrze pobawić, ale też i smacznie zjeść. A samo przygotowywanie stoisk dobrze wpływa na klasę. Idzie się zintegrować z klasą, jest bardzo śmiesznie chociażby. Nawet przy przygotowywaniu tego wszystkiego trzeba latać po wszystko. Tak, żeby było wszystko tak ładnie dopięte. Trudno było się oprzeć szwajcarskiej czekoladzie i nie skorzystać z gościnności Szwajcarów, którzy częstowali czekoladowym ciastem i koreczkami z serem. Uczniowie zadbali o estetykę stoisk, odpowiednią muzykę i ciekawe przebrania, które wprowadzały w klimat danego kraju. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na piątek. Po niej zapraszam na dwa programy. Pierwszy dotyczył będzie uroczystej sesji Sejmiku Wojewódzkiego, na której nagrodzeni zostali również bolesławianie. Drugi to rozmowa z Mariolą Szczęsną, burmistrzem Lwówka Śląskiego. Zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.